Rok temu, kiedy pojechałem pierwszy raz swoją dłuższą podróż w różnej temperaturze, zaczynając od tych najniższych do tych najwyższych. Wtedy używanie termo zmieniło mój cały światopogląd odnośnie użytkowania ubrań motocyklowych. Pomyśleć by można, że gacie to gacie i nad czym się tu zastanawiać. Jednak włoska firma Six do swojej bielizny wykorzystali tkaninę opartą o karbon. Tak, dobrze słyszycie. Ten karbon, który wielu z Was chce w swoich kaskach, na swoich motocyklach. Także zapraszam Was do testu, ponieważ sam tą bieliznę sprawdziłem na swoim ciele. Termo najważniejsze są dwie rzeczy, żeby jak najlepiej odprowadzało ciecz, czyli nasz pot od naszego ciała na zewnątrz. I druga ważna cecha to izolacja. Marka Six poradziła sobie, stosując w swoich ubraniach tkaninę opartą o karbon, mając dobry balans między właśnie odprowadzaniem cieczy, a izolacją ciepła. Jak włókna węglowe w odzieży termo poprawiają jej właściwości? Karbon nie nasiąka wilgocią, skóra pozostaje sucha. To oznacza większy komfort i higienę. Brak bakterii i przykrego zapachu. Dzięki włóknom węglowym odzież szybciej schnie i, co ciekawe, pobudza krążenie przyskórne. Ja tego efektu na sobie w żaden sposób nie odczułem, ale wierzę na słowo. Six ma współpracować z naszym ciałem, być dla niego drugą skórą. My dzisiaj Wam prezentujemy dwa uniwersalne komplety. Jeden w wersji light, czyli na te cieplejsze dni, i drugi w wersji warm, bardziej na te chłodne dni. Powoduje, że po prostu ciepło nie ucieka. Termo, które mam na sobie, jest wersją typowo letnią. Kiedy pierwszy raz założyłem je na siebie, miałem takie: coś tu jest nie tak. Ten materiał jest bardzo cienki, bardzo przyjemny, 2-3 razy lżejszy od normalnych ubrań i też od standardowej termo bielizny. Zazwyczaj w przypadku odzieży termo wybieram rozmiar S, ze względu na to, że z czasem bielizna traci elastyczność i jest rozciągnięta. Rękawy okazują się za długie, a gacie trzeba podciągać aż pod pachy, ze względu na nadmiar materiału. Tym razem do testów otrzymaliśmy zestaw w rozmiarze M na L i w głowie od razu miałem wizję, że po miesiącu będę cały bez problemu wchodził w jedną nogawkę. Tak się jednak nie stało. Pomimo długiego użytkowania i wielu prań, materiał nadal jest elastyczny i termo leży jak ulał. Czasem, kiedy ubrania motocyklowe zaczynają faktycznie nam trzeć o termo i robi się takie magnetyczne. Po prostu nieprzyjemne w przypadku tego modelu, tego efektu nie ma. W komplecie jeździłem przez cały tydzień i to naprawdę w wysokich temperaturach i dopiero po tygodniu stwierdziłem, że trzeba go wrzucić do prania i to nie dlatego, że brzydko pachniał, tylko po prostu stwierdziłem, że chyba w końcu by wypadało. Jest to spowodowane oczywiście technologią zastosowaną w marce Six, ale również, co ciekawe, samym zapachem bielizny termoaktywnej, który jest bardzo ładny. Nie wiem, jak go inaczej określić. Jak wyciągnąłem nowe termo z opakowania, no to wiadomo, ładnie pachniało. Całe moje ciało po dłuższej jeździe przechodziło tym zapachem. Więc bardzo fajny efekt. Myślę, że dla osób jeżdżących turystycznie, gdzie wiadomo, w kufrach każde miejsce się liczy. Siedupcia tego motocykla nie jest piękna. I nie zabiera się ze sobą nie wiadomo jak dużej ilości. Są to zazwyczaj dwa, może trzy komplety na jakiś tam tygodniowy, dziesięciodniowy wyjazd. Więc termo po każdym powrocie do hotelu szybko pierzemy, godzinka i już jest znowu gotowe do użytku. Wchodzisz do łazienki. I jak widzicie... Słoneczko wychodzi, dzień zapowiada się dobrze. Nieźle, jest naprawdę bardzo miło. Jak już robiłem pranie, to stwierdziłem, że dla testów wrzucimy termo od Six i termo od dwa razy tańszego producenta. I faktycznie tutaj różnica, nie powiem, że była oszałamiająca, ale termo od marki Six w tych samych warunkach wyschło w około godzinę. Termo od producenta dwa razy tańszego były to około niecałe 3 godziny. W ofercie oprócz samej bielizny znajdziemy również kominiarki wykonane w tej samej technologii, czy skarpetki, które wielu z Was myślę, że jeszcze nie zaczęło używać, a moim zdaniem warto. Przekonałem się o tym dosyć niedawno, robiąc sporą wycieczkę na Versysie i połączyłem skarpetki od marki Six z moim standardowym zestawem termobielizny, który jest po prostu dwa razy tańszy. I tak naprawdę ta przygoda pokazała mi, jak ta termobielizna działa. I siedząc 18 godzin na motocyklu, mając na nodze
kalosze motocyklowe, które posiadają po prostu podstawową membranę, która chroni nas przed deszczem, ale zbyt dobrze nie odprowadza tej wilgoci na zewnątrz. I po tych 18 godzinach, kiedy wróciłem do domu, kiedy w końcu zdjąłem z siebie ubrania, mając te skarpetki na nogę, wyciągnąłem nogę i po pierwsze zapach był przyjemny, a myślałem, że mnie zabije, i drugie, stopy były suche, po prostu skarpetki dały radę. Na samym początku w swojej ofercie miała tylko 6 produktów. Na dzień dzisiejszy w ofercie marki Six znajdziemy ponad 100 produktów i nie tylko jest ona producentem w dziedzinie motocyklowej, ale również w jeździe konnej, rowerowej, czy po prostu do aktywnego uprawiania sportu takiego jak bieganie. Witamy, jedziemy dalej. Wady? Ja znalazłem 2. Materiał haczy się zauważalnie bardziej w porównaniu do standardowego termo, więc trzeba uważać na nasze rzepy w odzieży motocyklowej. No i cena. Nie jest tanio. Cena za komplet, koszulka plus spodnie, zależnie od tego, jaki model wybierzemy, waha się od około 600 zł do około kwoty 700 zł. Mamy również w ofercie tego producenta dostępne komplety jednoczęściowe dla osób, które bardziej śmigają po torze. Tak, standardowy zestaw odzieży termoaktywnej jest dwukrotnie tańszy niż komplet od Six. Skąd ta cena? Po pierwsze, patent z wykorzystaniem włókna węglowego w materiale, po drugie, odzież jest w całości produkowana we Włoszech. Kraj pochodzenia robi tu różnicę. Jednocześnie na tle innych marek premium tworzących bieliznę termoaktywną dla sportowców, cena Six nie odbiega od średniej. W świecie, gdzie gacie traktowane są jako produkt high-tech, taka cena to standard. Jeśli chodzi o same skarpetki, też występują w kilku modelach i cena tutaj waha się do około 70 zł do około 160. Wow, jakie to jest drogie. I tak, sam tak uważam, bielizna nie jest tania. Jednak mając na względzie to, co przeżyłem w tej bieliźnie i mając porównanie do podstawowych producentów, moim zdaniem warto dołożyć zamiast 2 kompletów podstawowego producenta, warto dołożyć do czegoś lepszego. I jeśli ktoś z Was potrzebuje termobielizny zawodowo, myślę, że tym bardziej nie ma co się zastanawiać, bo naprawdę ta termobielizna robi robotę. Jeśli chodzi o te ciepłe dni, bardzo dużo. Komfort jest i on jest widoczny gołym okiem. Każdy z Was to poczuje, mając doświadczenie z termobielizną. Tak jak tam, gdzie się umówiliśmy. Jutro podobno ma być chłodno, a niedziela ma być chłodno. Na bogato, na dania? Nie wiem.